Przewodniczący, Panie Przewodniczący Rady, Szanowny Panie Pośle, Szanowny Panie Prezesie, Dyrektorze, Szanowni Mieszkańcy, dzisiaj to jest taki szczególny dzień dla Turowa. Święto Piotra i Pawła, ta piękna rzeźba świętej Barbary, proszę Państwa, jak tak popatrzy się na tą rzeźbę, panie profesorze, nie wiem, czy to dobrze przeanalizowałem, ale to jest tak, ta przyszłość, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. To można z tej figury wyczytać, proszę Państwa. Ale co jest najważniejsze? Święta Barbara to jest patronka górników. No i tu się trzeba na chwilę zatrzymać. Ten etos górniczy, proszę Państwa, szanowni górnicy, on jest tak troszeczkę, tak delikatnie mówiąc, trzeba się zabrać do takiej pracy, i za to jesteśmy wszyscy odpowiedzialni, nie tylko górnicy, ale my wszyscy mieszkańcy. Bo przecież górnicy stworzyli i ich rodziny, proszę Państwa, niespotykaną kulturę takiej przestrzeni nie tylko europejskiej, ale światowej. Także, panie prezydencie, szanowni radni, panie przewodniczący rady, zrobiliście to, co ja, który urodziłem się w Turowie i to miasto tak szczerze kocham, zrobiliście coś pięknego. Zrobiliście rzeźbę, która uwieńcza tą przeszłość Turowa, o czym pan prezydent wspominał. Ona jest piękna, ale jest też teraźniejszość, która też jest piękna, ale proszę Państwa, bardzo ważna jest przyszłość. I ta przyszłość to jest w naszych rękach. Tu Śląsk to jest najpiękniejsza kraina. Rzeczpospolita, najpiękniejszy kraj i to, co ksiądz proboszcz dzisiaj mówi, najważniejsza jest jedność. Jedność, żebyśmy wszyscy byli zjednoczeni i wszyscy widzieli tą wspaniałą przyszłość. Dlatego w imieniu władz samorządu powiatowego, zarządu powiatowego, Rady Powiatu Gliwickiego, gdzie dzisiaj wielu kolegów tu jest, życzymy Wam, mieszkańcom, wszystkiego najlepszego, żeby ta święta Barbara umacniała nas w tej wspaniałej idei. Na koniec muszę powiedzieć, że jak pan prezydent parę miesięcy temu opowiadał o tej figurze, to robił to z taką pasją i pamiętam, w tych oczach właśnie rysowała się ta przyszłość Turowa. Dlatego, szanowni radni, mieszkańcy, panie prezydencie, wszyscy zaproszeni goście, jesteśmy z tego dumni i niech ta figura, panie profesorze, niech ta figura daje taki impuls do wspaniałego świata, żeby te górnictwo, i one będzie jeszcze, proszę Państwa, ten miks górniczy, to nie tylko, że ci ekolodzy protestują. Ja wierzę w to, że przynajmniej przez jeszcze 100 lat te górnictwo będzie wydobywać, oczywiście troszeczkę w nowoczesny sposób. Szczęść Boże.